wprowadzono szereg zmian dla kierowców. Między innymi wprowadzono jednokierunkowy ruch na ulicy Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Janty Wrocławską. Ponadto wprowadzono także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę na całej ulicy Piekarskiej, z wyjątkiem tych odcinków, gdzie zastosowano ograniczenie do 30 km na godzinę. Są to odcinki w rejonie przystanków wiedeńskich przy cmentarzu Mater Dolorosa oraz w rejonie peronów przystankowych w pobliżu zakładu pogrzebowego, a także na odcinku ulicy Piekarskiej od skrzyżowania ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wrocławską. Cały czas był problem, bo przecież nie szło ani z towarem podjechać, ani klient nie mógł do mnie podjechać, no nikt po prostu. Lepiej jak było. Czyli widać różnicę. No jest oczywiście, przecież no, tylko te elewacje jeszcze by się przydały. No a to jeszcze jest całkiem w porządku. Czyli chodniki równiejsze. No, to jest wiadomo i widać. Pozytywne, no bo jednak no, ta ulica była taka no, po sinusoidzie trochę, prawda? No i nade wszystko dzięki tej przebudowie jest relacja 38 do placu Sikorskiego. No a gdyby tak się nie stało, no to kto wie, może by ten tramwaj został tu zlikwidowany.